Wiem, że miałeś lekcję akcentu. Mhm. I jak ta, jak to, co mówisz, brzmiało wcześniej, a jakiego akcentu od ciebie oczekiwali? No co, ciekawe kulisy. Miałem o tyle szczęście, że mieszkałem w tym samym apartamentowcu w centrum Hollywood, co mieszkał nasz nauczyciel od akcentu. Okej. Okay. I każdego nasz, dnia rano, to znaczy, kogo mój jeszcze? Leo, Margot, Brada. To oni też uczyli ich akcentu? Tak. Z tamtej epoki, czy tak, z tamtego rejonu? Z tamtej epoki, z jak gdyby z sposobu przeciągania liter. Tu jestem. Albo przeciągania liter, albo przeciągania samogłosek. Jak to brzmiało? I myśmy siedzieli zawsze sobie na balkonie, na tarasie z Timem. Genialny w ogóle aktor też, notabene, który grał w polskim filmie kiedyś. Jakim? Cholera, widzisz, to będziesz musiał wyciąć, bo zapomniałem teraz tytułu. I sam się to puszczę. No i dobrze, to puść, ale obejrzyj ten film. Ten film obejrzyj, obejrzyjcie! Świetna rozmowa! Widziałeś ten film? Widziałem, zajebisty. Obejrzyjcie! No i spotykaliśmy się na górze i on każde zdanie, które miałem w scenie, przegadywał ze mną. Puszczaliśmy sobie to, jak Roman Polański mówił. Wtedy, jak są wywiady z Romanem Polańskim, on mi wysłał nagrania, ja też wcześniej je znalazłem w internecie. I starał się ze mną razem te zdania, te linijki, słuchając... Ale to były jakieś słynne frazy Romana Polańskiego, typu chodź dziecko, zrobię ci tylko zdjęcia? Ale wiesz co, nie. Tu możesz sobie żartować albo nie, ale niektóre słowa, które Roman po angielsku, pan Roman Polański mówił w wywiadach, ja sobie podłożyłem, bo akurat te same słowa miałem w scenach. Co ty mówisz? Tak. To ty jesteś... I to była dla mnie jak taka układanka, wiesz, jak sobie nieraz wylepiasz z różnych fragmentów, jak było w Bodyguardzie i wysyłasz, nie? Ty wysyłasz anonimy ludziom? Nie, ja nie wysyłam, ale tak sobie to złożyłem do roli. Okej. I tak mi to się zgrało jakoś. Ale jak to brzmiało przed tym i jak po tym? Jakbyś dał przykład. Te słowa, fuck you, Mr... Fuck you, Dr. Saperstein. To ja mówię tak, jak teraz ja. A jakbyś powiedział według kalifornijskich zasad 60-tych lat? Fuck you, Dr. Saperstein. I tego chciał Quentin Tarantino. A jaka jest różnica? Tylko to że ciszej. Hmm? I to trzeba jechać do Ameryki, żeby się dowiedzieć? Wiesz że co, trzeba by... ja bym chciał... Cholera! Cholera.